tyle pociech, bo to kocia rodzinka jest. Gdy słoneczko nas osłonci, kiedy pada deszcz. Cieszy nas, gdy słońce i gdy pada deszcz. Sto pomysłów zawsze ma, nowy pomysł, nowa gra to Kitty. Kitty, Kitty. Tęcza z nieba cieszy ją, przelot ptaków ponad dom to Kitty. Kitty, Kitty. Bo to super totka jest, znają każdy kot i pies. Chcesz wesołe życie wieść, naszej Kitty powiedz cześć. Ty codziennie się przywitaj z naszą Kitty. Ojej, ile chwastów tu rośnie. Ej, dlaczego ja pracuję, a ty sobie siedzisz i czytasz? Skończyłam już wszystkie obowiązki, ale ty wtedy spałaś. Zaraz skończę. Pobawimy się? Pewnie, ale za chwilę. Chcę najpierw dokończyć ten rozdział. Może pójdziemy do parku? Kitty, Mimi, chodźcie tu. Trzeba już posprzątać zabawki i nakryć do stołu. To nie fair. Zawsze mam tyle obowiązków w domu. Wiem. Szkoda, że nie mamy robota, który by nas wyręczył. Właśnie. Wielka szkoda. Gdyby taki robot mógł za nas robić wszystko. Ej, Mimi, to jest myśl. Wystarczy trochę wyobraźni i nasz magiczny balon, a na pewno znajdziemy to, o czym marzymy. Lećmy aż do nieba. Błękit nieba piękny jest. Chmurki uciekają. Cały świat ucieka gdzieś. Ptaszki pozdrawiają nas. Machaj ręką tak jak ja. Popatrz jak balonem lecą kotki dwa. Zobaczcie jak cudownie jest w podróży tej. Dobrze z góry widać jak piękny jest świat. Tak! Zabawny tak i piękny tak. Ten kolorowy świat. Że ten piękny lot może przeżyć nawet taki mały kot. Cudowny lot, wesołych przygód lot. Kitty, bardzo mi przykro, ale utknęłyśmy. Szkoda, że nie mamy takiego robota, który by nas szybko stąd zdjął. Rozumiem, ale nie ma co na to liczyć. Czyścić, czyścić i upiększać. Ojej, popatrz, Mimi, to chyba robot. Hej, na pomoc! Ratunku, halo, tu jesteśmy! Spójrz na nas, robocie! W górę! Nie możemy stąd zejść! Pomóż nam, proszę! Usunąć obiekt z drzewa, czyścić i upiększać. Dobra, trzymaj się. Ojej! Zidentyfikować obiekt na drzewie. To nasz balon. Przypadkiem się zaczepił i utknął na drzewie. Możesz nam go zdjąć? Przypadkiem na drzewie. Usunąć, czyścić i upiększać. Czemu to zrobiłeś? Musiałem usunąć obiekt. Muszę czyścić i upiększać. Hej, co z ciebie za robot? Czyszczę i upiększam. Usunąć balon, usunąć balon. Usunąć balon, czyścić i upiększać. Usunąć balon. Usunąć balon, usunąć balon, usunąć balon. Szybki jest. Co on robi? Nie wiem, ale mam złe przeczucie. Spokojnie, już tu leci. Zadanie wykonane. Gdzie nasz balon? Kitty, patrz! Och, nie! Co to? Nasz balon cały zniszczony! Czyścić i upiększać, czyścić i upiększać! Ej, wracaj! Co z naszym balonem? Chodź, gonimy go! Dobrze! Czyścić i upiększać, czyścić i... upiększać klomp. Zadanie wykonane. Przejść na program podstawowy. Czyścić i upiększać. Robot wyrwał się spod kontroli. O, co ten robot znów zmajstrował? Czy to pański robot? Tak, ale gdzieś mi znowu uciekł. Widziałeś go? Tak, pociął nam balon.
i uciekł. Ale dlaczego on to zrobił, proszę pana? Nazywajcie mnie profesorem. Hej, to on! Czyścić i upiększać, czyścić i upiększać. Łapmy go! A? Zaczekajcie, przecież to mój robot. Muszę czyścić i upiększać, czyścić i upiększać. Tam jest! Co on właściwie robi? Umie go pan wyłączyć, profesorze? Próbowałem, ale nie reaguje. Spokojnie, w końcu wyczerpią mu się baterie. Nie rozumiem, dlaczego on to robi. Zaprogramowałem go tak, żeby wyręczał mnie w pracach domowych. Serio? Ale potem zwariował. Patrzcie, ucieka! Nie spuszczajcie go z oka. Liny są brudne, czyścić i upiększać. Szkód. Zgoda, ale jak to zrobimy? Pan pójdzie tędy, a my go otoczymy i złapiemy. Dobrze, ruszajmy. Czyścić i upiększać, czyścić i... Spokojnie, robocie, mamy przyjazne zamiary. Chcemy pomóc. Szybko, za nim! Po co ja go zbudowałem? Pospieszcie się, bo nam zaraz ucieknie! Czyścić i upiększać, czyścić i upiększać! Czyścić i czyścić, upiększać i upiększać! Czyszczęszczeć, upiększynić! Czyścić, 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 upiększać, upiększynać! Czyścić i... Łapcie go szybko! Nie dajcie mu wstać! Co mu się stało, profesorze? Podejrzewam, że podłączyłem mu odwrotnie kable główne, dlatego wszystkie komendy programu wykonuje na opak. Co zamierza pan z nim zrobić? Przetnę kable główne i podłączę je prawidłowo. Skąd będzie pan wiedział jak? Problem stanowią czerwony i zielony kabel. Muszę je odwrotnie podłączyć. Liczę, że to wystarczy. Nie, stop! E? Mówił pan o zamianie czerwonego i zielonego kabla, a prawie pan przeciął niebieski. Spokojnie, profesor na pewno wie, co robi. Nie chciałam być niegrzeczna, pomyślałam, że się pan pomylił. I miałaś świętą rację, skarbie. Pomyliłem się. Ostatnio jestem roztargniony. Aha, całkiem jak pański robot. Rzeczywiście. Naprawię robota i będziecie mogły znów latać balonem. Ojej, o mały włos bym się znowu pomylił. Proszę, teraz robot naprawi szkodę. Scalić balon, scalić balon. Tylko na niego stój! Szybki jest, zaraz będziemy mogły polecieć. Napompujmy go ciepłym powietrzem i sprawdźmy, czy lata. Świetnie, wygląda na to, że klej jest mocny. Pewnie się umazała klejem. Jest mocny jak cement. Może przestaniecie w końcu gadać i spróbujecie mnie ściągnąć z tego balonu, co? Usunąć Kitty z balonu. Usunąć Kitty. Usunąć Kitty. O, to boli. Co za metody. Drugi raz mnie dziś upuściłeś. Się śmiejecie. Chyba robot pociągnął cię trochę za mocno. Och, moje ogrodniczki podarte! Kitty, może wprowadzisz nową modę? Głupi robot, od dziś wszystko będę robić sama. Opracowanie wersji polskiej dla Team Film Studio Dub Film. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Antonina Kasprzak. Dźwięk i montaż Renata Gontarz. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nowicki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili
Joanna Pach, Katarzyna Łaska, Anna Postolakis, Cezary Nowak, Janusz Wituch, Paweł Szczesny, Monika Pikuła, Katarzyna Ankudowicz. Śpiewali Beata Jankowska-Dzimas, Katarzyna Łaska, Małgorzata Szymańska, Michał Rudaś, Jakub Molenda i Maciej Molenda.